Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało porozumienie o współpracy z Toyota Motor Poland. Spółki mają w planach wspólne projekty wodorowe. Wodór to paliwo przyszłości. Wodór może być wykorzystywany w transporcie, wodór również może być wykorzystywany w sieci. Dlatego spółka PGNiG, co zapowiedział jej prezes Jerzy Kwieciński, chce być liderem, jeśli chodzi o technologie wodorowe w Polsce. Powstał specjalny program, którego celem jest wprowadzenie wodoru na polski rynek. I przy realizacji tego programu PGNiG będzie współpracowało z Toyota Motor Poland. Największa polska spółka energetyczna z największą i najbardziej innowacyjną firmą motoryzacyjną na świecie podpisała umowę o współpracy. I to o współpracy w dziedzinie, którą dzisiaj fascynują się rzesze inżynierów, technologów, energetyków, no i oczywiście biznesmenów i menedżerów. Mówimy o wodorze, paliwie, surowcu, który zmieni naszą planetę. Mówi prezydent Toyota Motor Poland Jacek Pawlak. Pierwszym krokiem we współpracy PGNiG z Toyota Motor Poland będzie stworzenie stacji tankowania pojazdów wodorem, podkreśla wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński. Tu przy głównej siedzibie, przy centrali naszej spółki, zaś Toyota Motor Poland dostarczy co najmniej 2 samochody, które mogą być tankowane wodorem, jak również wsparcie inżynierów zajmujących się tą tematyką. Projekty realizowane przez PGNiG i Toyotę ma charakter badawczy. Pozwoli Polsce, pozwoli polskim inżynierom wykorzystywać najbardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne na świecie, a nam wszystkim pozwoli żyć w znacznie bardziej przyjaznym środowisku. Toyota już w przyszłym roku ma wprowadzić na polski rynek pierwsze masowo produkowane auto na wodór. To nowa generacja pojazdu. Po napełnieniu zbiornika pojazd ma zasięg w granicach od 650 do 900 km. Tankowanie trwa kilka minut.